Witaj Piotrek, po pierwszej walce otwierałeś galę, jak ci się walczyło w ogóle, jak czujesz tą atmosferę na hali? Witam, jestem bardzo zadowolony, że miałem szansę zadebiutować w tak bardzo znanej i szanowanej federacji, jaką jest DSF Kickboxing Challenge. Było to naprawdę dla mnie wielkie przeżycie. Czułem się dobrze, moje przygotowania też wyglądały w miarę dobrze, dowiedziałem się o walce dosyć wcześnie, także mógł się jeszcze dobrze do niej przygotować pod mojego rywala. Ogólnie bardzo super, podoba mi się tutaj ta organizacja. No i tyle, no. Wygrałeś na punkty decyzją sędziów, prawda? Tak, wygrałem na punkty. No, bardzo cieszy mnie ta decyzja. Czułem, że wygrałem tą walkę. Chociaż no, przeciwnik też postawił trudne warunki. No właśnie, postawił warunki, mi się wydawało, ale że mimo wszystko byłeś aktywniejszy. No ja już, wydaje mi się, że mogłem mieć trochę większe doświadczenie niż mój rywal, dlatego więcej walk miałem stoczonych. Kurde, zabrakuje mi słowa teraz. Spoko, zmęczony jesteś, rozumiemy sytuację. Generalnie odpoczywaj, gratulacje za wygraną walkę. Jeszcze na koniec powiedz, kiedy możemy się spodziewać kolejnej. Na razie będę walczył na Kopiowskiej Kuźni Mistrzów. Będzie to pojedynek w MMA. To już niedługo. Już niedługo, gdzieś miesiąc czasu jeszcze został. Pod koniec października będzie ta walka. Wtedy będę walczył w formule MMA. Będziecie mogli mnie tam zobaczyć. To jest formuła, pod którą bardziej się przygotowuję, ale starty w kickboxingu, które wpadają, też staram się z nich korzystać, bo to wiadomo, nowe doświadczenie. Czym więcej walk, tym już bardziej pewnie wychodzę do tych walk. Dzięki wielkie. No, dziękuję również. Chciałbym jeszcze pozdrowić ekipę, z którą na co dzień trenuję, w WCA, Tomka i Bartka. No i oczywiście dziewczynę moją, Mucję, oraz mój narożnik, Arka i Daniela. No i to tyle. No, dziękuję również za wywiad.